Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym, dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować kolejną fajną kombinację skokową, która ma na celu prowadzenie konia na zewnętrznej wodzy i maksymalne skupienie jeźdźca na dążności ruchu naprzód, ale w zaokrągleniu, żeby ten galop był fajny, aktywny, ale bardziej zaokrąglony, więc zapraszam Was do oglądania. Na filmie Wam prezentuję nasze dwie pary dziewczyn, którą już kiedyś pokazywałam w poradniku, czyli pani Agnieszka, tym razem na wątonie, i Wiktoria na swojej klaczce Labacina. Tutaj dziewczyny miały dosyć trudne zadanie, ponieważ ta fula była ustawiona na 15,5 metra i można było na dwa sposoby ją pojechać. Można było po łuku pojechać na trzy fule i można było na cztery. Agnieszka rozwiązała to na początku tak, że pracowała właśnie na cztery fule, potem się udało na trzy fule. I zadanie było o tyle trudne, że wjeżdżaliśmy na przykład z prawej strony, skakaliśmy stacjonatkę po łuku, jechaliśmy do krzyżaka, musieliśmy zeskoczyć na przeciwną nogę i znów najeżdżaliśmy od drugiej strony i robiliśmy łuk w lewo i znów zeskakiwaliśmy na prawą stronę. Jest to bardzo trudne ćwiczenie. One się wydaje tylko łatwe, jak się na nie patrzy, ale jeśli chcemy je zrobić naprawdę prawidłowo, i tak, że koń jest postawiony na pomocach, czyli czujemy, że koń ma włączony zad, galopuje aktywnie, jest nos do przodu, wyraźnie koń widzi, co się dzieje przed nim. To nasza ręka musi być nienaganna, musi być podążająca za ruchem, ale na kontakcie. I w tym ćwiczeniu, jeśli nie prowadzimy konia na zewnętrznych pomocach, często pojawiają się problemy, tak? Albo koń zbliża się do prawych stojaków bardziej, albo ścina i po prostu jedzie bardziej po prostej zamiast się wpisywać w łuk. bo tutaj w tym zadaniu chodzi o to, żeby koń najprościej mówiąc owijał się wokół wewnętrznej łydki i za, był zamknięty na zewnętrznych pomocach, tak? Czyli zewnętrzna łydka musi być cofnięta za popręg, zewnętrzna wodza prowadząca, czyli leciutko dołożona do szyi, ale elastyczna, dająca możliwość pracy szyi i wewnętrzna ręka musi być odpuszczająca, tak? Wewnętrzna łydka jest na popręgu i aktywizuje konia, a dosiad jest delikatny, tak? Nie możemy się nagle rzucać ciężko, siadać w siodło i jechać konia do przodu, tylko musimy właśnie być bardzo blisko siodła, ale raczej tutaj właśnie sylwetka zrównoważona, raczej ramiona wycofane i stabilny dosiad. I w tym ćwiczeniu zdecydowanie musimy pilnować tego, żeby lądować w strzemiona i przekładać pomocę, tak? Żeby koń doskonale rozumiał, na którą nogę ma zeskoczyć. Bardzo lubię takie rzeczy ustawiać, bardzo lubię mobilizować jeźdźców i konie do tego, żeby sprzęglali swoje pomoce w taki sposób, żeby rzeczywiście prowadzić tego konia twórczo, czyli nie było, żeby nie było takiej sytuacji, że po prostu galopujemy, te wodze jakoś tam się majtają, łytka się majta, a jedziemy, jedziemy, żeby tylko najechać, tylko żeby to było przemyślane, żeby to prowadzenie było lekkie i dla konia nagle, w momencie, kiedy siedzi prawidłowo, prawidłowo ma zamkniętego konia, Między łydką a ręką, czyli jest w takim tunelu między pomocami, nagle się okazuje, że to zadanie staje się łatwe, bo koń czuje się pewnie, koń czuje się prowadzone, koń się nie wzbrania. te ćwiczenie już jest dla bardziej zaawansowanych koni, czyli tak naprawdę jeśli mamy konia, z którym dopiero rozpoczynamy pracę. Nie powinniśmy jeszcze skakać takich kombinacji, one są zdecydowanie zbyt trudne. To są już kombinacje dla koni, które bez problemu reagują na łydkę przesuwającą, reagują na impuls, reagują na wstrzymanie i już wiedzą, co to jest zaangażowany zad, zdecydowanie. Więc to miejcie na uwadze, jeśli będziecie chcieli próbować te ćwiczenie, to raczej już na koniu, który jest bardziej doświadczony i jest gotowy fizycznie do takich zadań. Moi drodzy, żeby stawać się coraz lepszym miejscem, musimy jak najwięcej ćwiczyć właśnie tego typu kombinacje, żeby w parkurze być coraz bardziej sprawnym, żeby w parkurze być coraz bardziej bystrym, żeby dostrzegać szybciej odległość, żeby reagować, tu łydka, tam ręka, tu oddajemy, tu, tu pilnujemy ramion, tu lądujemy wstrzemiona. Musimy takie zadania właśnie jeździć, żeby stymulować swój mózg, stymulować swoje ciało i pilnować tego, żeby koń właśnie w taki sposób się rozwijał. Jeśli wy jako para będziecie pracować w taki sposób, zobaczycie, że koń potem już niemalże od pomyślenia będzie działał, tak? Czyli to, co chcemy w treningu, czyli dążymy do sugestii, dążymy do tego, że delikatnie zareagujemy łytką, delikatnie zareagujemy ręką. Koń doskonale wie, co my chcemy. I życzę Wam tego. Życzę Wam tego, żeby moje poradniki, właśnie jeśli chodzi o treningi, właśnie takie skokowe, czujerzyniowe, inspirowały Was do tego, by poszerzać swoją wiedzę. I poszerzać swoje umiejętności i dzieckie. Mam nadzieję, że tak jest. Moi drodzy, ja tymczasem się żegnam. Dziękuję wam, że jesteście z nami, dziękuję, że oglądacie. Mam nadzieję, że pomagają Wam te poradniki. Ja tymczasem się żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie.